Znajdujemy się w pomieszczeniu, które jest poświęcone gabinetowi myśliwskiemu. Gabinet myśliwski ma swoją bogatą tradycję sięgającą XVI wieku. Już wtedy monarchowie, rycerstwo polujące w swoich włościach, części swoich pałaców poświęcali na tak zwane gabinety myśliwskie, gdzie w głównej mierze eksponowane były ich trofea z polowań, będące jak gdyby pamiątką przeżytych w kniei różnych przygód. Oprócz trofeów, czyli wieńców, jeleni, oręży, dzików, parostków, wypchanych zwierząt, skór, wieszano również na ścianach broń myśliwską, kordelasy, rogi myśliwskie i wszelkie inne atrybuty, które charakteryzowały danego łowcę. Część ekspozycji w gabinecie myśliwskim stanowi na naszej wystawie grupa obrazów, grafik, drzeworytów, wybitnych polskich grafików, drzeworytników. Mam tu na myśli Stefana Mrożeckiego, Edwarda Kuczyńskiego, Stanisławę Ostoję Chrostowskiego i Edmunda Bartłomiejczyka. Są to wybitne prace drzeworytnicze Polskiej Szkoły Drzeworytu. Pokazujemy również dwie akwarele pędzla Franciszka Kostrzewskiego, wybitnego malarza XIX wieku, który sam często brał udział w polowaniach. Częste polowania relacjonował potem w takich humorystycznych scenkach myśliwskich, drobnych pracach, które były wspomnieniem z jego przeżytych przygód łowieckich. Bardzo częstym obiektem zainteresowań malarzy był portret myśliwego w stroju myśliwskim z psem, często na tle przyrody. Tutaj mamy taki przykład, właśnie portret myśliwego z psem, pędzla Teofila Kwiatkowskiego z 1835 roku. Znajdujemy się w pomieszczeniu, które poświęciliśmy na naszej wystawie postaci nieżyjącego już niestety Stefana Szkudlarka. Był to myśliwy artysta, polował na terenie Nadleśnictwa Bolewice i w czasie przyjazdów do łowiska często poświęcał się malarstwu. Las i łowiectwo to nie tylko sztuka i eksponaty związane z gabinetem myśliwego, ale również literatura, prasa łowiecka, leśna. Wśród zgromadzonych eksponatów widzimy tutaj eksponaty prasy leśnej. Są to czasopisma Echa Leśne z lat międzywojennych, w których znajdziemy wiele ciekawych informacji związanych z lasem, związanych z kulturą leśną. Są również czasopisma typowo leśne Las Polski, Przegląd Leśniczy, Sylwan. Są dodatki do czasopisma Echa Leśne, Niwa Leśna. Są tutaj egzemplarze czasopisma Myśliwy. To jest ostatnie czasopismo z okresu międzywojennego wydawanego w Wielkopolsce w latach 1937-39 oraz i okolicznościowe jednodniówki. Ziemia lubuska jest pełna ciekawych artefaktów poświęconych kultowi świętego Huberta, które powstały w ostatnim dwudziestoleciu dzięki staraniom leśników i myśliwych. Mamy tutaj pokazane na planszach okoliczne kapliczki, które znajdują się w okolicach Międzyrzecza. Między innymi jest tutaj kapliczka na rozstaju dróg w okolicy Pszczewa, którą zainicjował kolega Jarosław Szałata, ówczesny leśniczy na terenie Pszczewa. W miejscu tym prezentowane są banery poświęcone wielkim Polakom myśliwym. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że wśród osobistości malarskich, muzycznych i rządowych było tylu znakomitych myśliwych i zajmujących się polowaniem. Wśród nich między innymi może prezentowane jest tutaj myślistwo Fryderyka Chopina, Józefa Chełmońskiego, krótka informacja o jego twórczości malarskiej. Jest tutaj pokazany Józef Piłsudski, który również miał okres w swoim życiu, gdzie zajmował się polowaniem, szczególnie w okresie, gdy był zesłany na Syberię.